Cześć wszystkim, ja jestem Faga, a dzisiaj znajduję się w najtrudniejszym escape roomie w Minecraft. Czy uda mi się go przejść? Sprawdźcie sami. Ogólnie chcę tutaj jeszcze dodać, że inspiruję się zagranicznym twórcą Wi-Fi, więc jakby link do niego macie oczywiście w opisie. Tak samo jak nie macie link do samej mapy, jeśli sami chcecie się oczywiście tutaj sprawdzić na tej mapie. No to co, słuchajcie, możemy chyba zaczynać. Ogólnie to mamy przy sobie trochę jedzenia, mamy 10 poziom, w ogóle nie wiem po co mam ten 10 poziom. To mam jakąś, słuchajcie, okej, mam tutaj pulpit. Dobra, słuchajcie, to co, może sobie weźmiemy sobie tą książkę, bo skoro to może być na część układanki, to powinien wziąć. Tak samo jak sam pulpit, może coś pod tym będzie, okej, mamy coś pod tym. Mamy item frame'a oraz... oraz muszlok, okay, nie wiem czy to w ogóle czegoś przyda, ale mam tutaj skrzynkę. Okej, okay, prismarine shard, gunpowder. Okej, okay, już widzę, że na pewno to nam może w razie czego posłużyć do przepalania czegoś ewentualnie w przyszłości. Jeśli będziemy potrzebować cokolwiek przepalić, bo tak mi się wydaje, to się chyba dało przepalić. Nie ma, zobacz, może coś będzie pod... nie, pod skrzynką tu chyba nic nie ma. Pod craftingiem może coś, zobaczymy. Okej, okay, tu pod craftingiem też nic nie ma. Okej, okay, musimy się dostać tam, rozumiem. Ile to jest w ogóle bloków? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Okej, okay. Potrzebujemy aż 7 bloków. Okej, okay, to nie będzie takie proste. Dobra, co w ogóle tu mamy? Tu mamy dropery wszędzie chyba. O, okej, okay, żelazo. Okej, okay, to się może przydać. Tylko, że co ja mogę z tym żelazem zrobić, skoro tutaj tak czy siak są tylko i wyłącznie dropery. To jest problem trochę. Może być coś schowanego, nie? To jakby... O, okej, okay, mamy piecyk. Dobra, chyba zrobimy tak, no bo... To teoretycznie mogę użyć jako bloku, ale... No niczym innym tego nie przepalę, nie? Może książką? Da radę? Nie wiem, czy chcę próbować. Nie da się, okej, okay, nie da się książką. No dobra, to ma sens. Dobra, spróbujmy tym to przepalić. Powinno dać radę. Okej, okay, mam teraz 3 żelaza. 3 żelaza. Co mogę z tego zrobić, słuchajcie? Sprawdźmy crafting. Co mi to pozwala zrobić? Czekajcie, jak zrobię tak, mogę zrobić wioderkę, ale to mi nic nie da, bo już jedną mam. I to jest w ogóle z mlekiem, też nie wiem, chociaż to mleko się chyba nic nie przyda, ale... To mi nic nie da, a dobra, zróbmy tak. Okej, mogę zrobić coś, mogę zrobić łańcuchy. I to w ilości 2, dobra. Czekajcie, ile teraz mam tych rzeczy? Okej, okay, raz, dwa, trzy, pięć. Mamy teraz 5 przedmiotów, kurde. Jeszcze by 2 mi brakowało. Chyba, że... czekajcie, czy to zadziała tak jak myślę, że to może zadziałać? Okej. Okej. Tego się nie spodziewałem, ale to może wypalić. Nie, jest szansa. Czekajcie, czy to serio wyjdzie? Wait. No chance. Dobra, let's go. Okej, dobra. Ty, co jest? Ej, myślałem, że to będzie trudniejsze, tak szczerze. O, ale tu może być ciekawie dosyć. Czy jest coś tu może do rozwalenia? Tutaj gdzieś coś nie widzę, nic okej. Okay. To w sumie teraz... Teraz przydałoby się zobaczyć, co to w ogóle jest tak naprawdę. Mamy tutaj jakieś... portal, ta coś w ogóle jest, czekajcie. Tutaj jakiś item frame, okej. Okay. Okej, okay, blok miedzi, dobra. Nie wiem co mi to daje, ale mam też kolejnego item frame'a, który nie wiem czy mi się w ogóle cokolwiek przyda. Myślę, że coś może być gdzieś tutaj jeszcze ukrytego, w jakimś item frame'ie czy coś do góry. Jest to bardzo możliwe, ale trzeba dokładnie to wszystko sprawdzić sobie. Tu nic akurat nie widzę więcej. Dobra, czy ja mogę pójść do netheru? By the way. Ja muszę iść do netheru. Okej, okay, rozumiem. Jesteśmy teraz tutaj. Mam tutaj kolejną muszlę, dobra. To pytanie, czy coś wszystko nie może być pod tym hopperem? Hopperem jest kolejny hopper. Okej. Okay. Okej. Okay. Tylko teraz to ja tego nie wezmę za cholerę. Aj, zrypałem. Tu by trzeba zresetować. Chociaż, bo nie wyjdę stamtąd, nie? A tu jest trzcina i ten Iron Nugget. Kurde. Gdybym miał wędkę, to bym to przyciągnął, ale nie mam wędki. No to chyba taktyczny reset mapy, widzowie. Kurde, szczerze powiedziawszy, tutaj kompletnie nic nie widzę. Nie, może gdzieś tutaj jakoś, czekajcie, może gdyby mi się udało, czekać, czy jest szansa zrobić coś takiego, żeby to jakoś, nie wiem, spróbować coś może przez ścianę, żeby widzieć. Tak szczerze nie wiem, mi się to widzi tutaj. O, czekajcie. Czy coś widzę przez ścianę, ale tu w ogóle będzie jeszcze? Czekajcie, ty... Okej. Okay. Ej, coś tu jest. Ej, coś tam jest. Ej, tu jest jakiś pokój za ścianą. Może ja się tam muszę jakoś, czekajcie. Tam może być. O.
Ej, coś faktycznie tam jest. Jak ja się tam dostać? Czekajcie, co jest? Dobra, wait. Może jakoś do Netheru? Jak? Może się... nie da się jakoś tego zbugować, prawda? No nie, nie ma szans. Tu jesteśmy w pewnie w innym tym. Miała, a to może też jest jakiś ukryty, czekajcie. Też może być coś ukrytego, nie? Nie, tu jest tylko... Okej, tu jest tylko i wyłącznie Nether tam dookoła chyba. Nie, chyba ta. Chociaż? Tam jest kolejny portal? Co jest? Dobra, ty co jest? Tam jest kolejny... Aha. Dobra, co mogę jeszcze zrobić teraz z rzeczami, które mam? Nie wiem, jak zrobię coś takiego? To zrobi? Nie, to nic nie zrobi tutaj. Kurde. Ja to odzyskam sobie, ale jak zrobię z powrotem tak tutaj? Też nic nie da, ta? Nie mam zrobić w tej sytuacji. Ja kompletnie nie wiem, nie zgłupiałem. No bo to mi nic nie daje. Daje? Oho. To czemu to nie zadziałało? Dobra, nie wiem, ale okej. Okay. Podnio. Wezmę sobie. Okej. Okay. Mamy 7 Iron Nugget, ale czy to mi coś daje? No to mi w sumie nic nie da. Ale mamy drzwi. Drzwi mamy. Okej. Okay. Okej, okay, to już... Okej, dobra. Mam tak naprawdę w teorii już jakby dwa bloki w tym, bo możemy się na dwie wysokości podbudować. I trzy, czyli mam już jakby pięć. O, aha, i to zniknęło. Nie się zamknęło, czekajcie, bo tam nie wziąłem wszystkiego. Wait, okej, mamy to dalej tutaj. Musiałem się tam wrócić, okej, to będzie teraz wymagało ode mnie szybkości, żeby to szybko rozwalić i tam szybko wrócić z powrotem. Bo jak mi się to zamknie, to będę w totalnej dupie. Coś może być, nie? Coś musi być. Hopper. Kolejny Iron Nugget, okej. Dobra, czekaj, więc w razie czego? Ja się wolę teraz cofnąć tutaj. Żeby to się znowu zamknęło. Żebym miał jakby kolejny znowu czas od nowa na zrobienie tego, nie? Bo to jest, myślę, bardzo ważne. Bo nie ma szans, żebym ja na raz zdążył. To jestem ciekawy, czy jak wrzucę teraz to tutaj? Tu się nic nie otworzyło. Okej, rozumiem. Myślałem, że to tak samo zadziała, ale dobra. Dobra. Like this. Okej, okay, działa, nice. Niszczymy teraz szybko to. Crafting, okej, okay, dobra, dawaj. Musimy tam... To jest to. Dobra, let's go, szybko. Dobra, mamy to. Ja się jeszcze wrócę po... mojego szarda tutaj do tego. Czyli zmarynowego. I teraz chyba... będę w stanie stąd wyjść, jak bez kitu. Mogę zrobić... Okej, okay, dobra, robimy tutaj. Zrobię... Ta, mogę lampy zrobić też, ale to... Tylko czy ja chcę robić jedną lampę? Dobra, spróbujemy. Zobaczymy, co to wyjdzie. Aby się udało, come on. Dobra, zaczniemy może sobie od... może w sumie od tego. Why not? Okej, teraz tak, drzwi. Albo crafting na tym położymy, okej. Okay. I mi się to jakoś udało... Okej, drzwi udało się położyć, okej. Okay. Udało mi się przekazać od razu wejść. O nie, tu mi brakuje czegoś. O, latarnia. Chyba jaka jest potrzebna, wiecie? Teraz, jak ja ją położę tutaj... Wait, jak to zrobić? Czy ja mogę położyć bezpośrednio pod sobą? No, ja tego nie położę. Okej, tego nie przewidziałem autentycznie. Jestem ciekawy, czy... Wait, czy ja byłbym w stanie z wysokości lampy... skoczyć na... Bo to w sumie nie jest pełny blok, nie? I teoretycznie... to miałoby sens, tylko nie trzeba będą kto teraz zebrać, kurde. Oj, będzie restarcik. O nie. Ajajaj. No i dobra. Dobra, i teraz tak, spróbujemy się dostać tam. Mam nadzieję, że to się uda z wysokości lampy, bo może być kiepsko, jeśli nie. Teraz pomyślmy, okej, lampy. Nie mogę położyć na ścianie, to jest jakby, to jest wiadome. I lampa też musi stać na jakimś takim normalnym bloku, czyli na przykład na tym, tak? Bo to sprawdzaliśmy, że na tym się faktycznie da to położyć, czyli w sumie to będę mógł zrobić tak, że zacznę od craftingu. Okej, spróbuję tak zrobić, zobaczymy, czy to wyjdzie. Jak nie wyjdzie, to trudno. To nie do końca jakby... Okej, nieważne. Nieważne, jednak się da, okej. I teraz będę mógł... Okej, tylko czy jestem w stanie tutaj... Okej, jestem w stanie. To mi się w ogóle uda. Okej, udało się, dobra. Nevermind, widzowie. O, bo ja coś tutaj...
Aktywowałem, ale nie wiem w którym momencie. I tu wszędzie mam barier bloki dookoła mnie. Więc coś będzie pod tym znając życie. Dobra, to hop, hop na dół, nie ma co. Czy coś w ogóle jest? Ej, tu coś jest. Ciekierka drewniana, okej. Okay. Nie tego mógł to je rozwalić. Okej, okay, mamy to. Nice. Kurde, dobra, może być ciekawe. Czy jestem tutaj tego hopera dość... O, nie, dość się... Ale... A, dobra. A nie, czekaj, to nic nie da. Może coś będzie pod tym, czekaj, coś musi pod tym być, nie? Na 100%. Okej, okay, jest hopper. Kolejna muszla. Czy w ogóle coś mogę z nich zrobić? No, niezbyt. Nie wiem, bo co one w ogóle są. Dobra, tak w ogóle... Nie wiem, co tu mogę zrobić, tak szczerze mówiąc. Aha. Nie, czy to serio cały czas mnie... Okej, okay. To może mi się przydać, bo ja teraz mogę w sumie się niby tutaj dostać do tego, nie? I to jest chyba, to chyba da radę zrobić na spokojnie. Musimy się dostać idealnie pod tym, żeby nie było przypału. Czekajcie, zrobię sobie lepiej normalnego fowa, bo myślę, że to zepsuje zaraz. W tym miejscu dosięgnę? Okej, okay. Okej, okay, dobra, to nam daje teraz dużo możliwości, nie oszukujmy się. Mogę zrobić po prostu coś takiego i chyba... Nie w tym miejscu, czekajcie. Dobra, zrobimy to inaczej, słuchajcie. Skoro nie jest tak, to ja znam jeszcze jeden sposób. Możemy zrobić chyba tak. Jak zrobię tak, czy ja mogę to wskoczyć? Mogę, dobra, nice. I teraz jak zniszczę to... Czemu to poleciało na bok? Ja pierdzielę. Ty możesz nie lecieć na bok. No o mój Boże, nie, nie mogę. Nie, nie wierzę. O, mnie tutaj. Już w sumie. Do mnie, o mój Boże. Ziom, do mojego ekwipunku, proszę. No nie wierzę. Come on. Końcu, mój Boże. Ile trzeba na to czekać, ty. Tak, i... Halo? Aha. W każdym razie, myślę, że jedyną opcją, która jest tutaj wykonalna, to jest próbowanie tej sztuczki z tym, tylko to będzie strasznie ciężkie, zanim ja to zrobię, ale próbujmy, nie, jakby. Inaczej mi się to w ogóle nie widzi, nie? Właśnie, to będzie strasznie ciężkie do zrobienia. Ooo, a już myślę, że się udało, bro. A to jest wykonalne chyba. Okej. Okay. Let's, gdybym jeszcze wziął tego trapdora. Okej, okay, dobra, mamy to. Let's... Ej, dobra, to wyszło szybciej niż myślałem. Teraz czekajcie, oczywiście, standardowo. Bo ja coś, że coś tu może być gdzieś poukrywane ze ścianami. Jak to autorzy takich map lubią robić często. Tu chyba jednak nic nie będzie, ale... Wiecie, tak w razie czego zawsze lepiej patrzeć na tym POV większym, nie? Zawsze można coś ciekawego tutaj wypatrzeć, ale... I tu zdecydowanie nic nie ma, ale za to mamy kolejne pomieszczenie. Okej, okay, już widzę kilka innych frame'ów tam do góry. Zdecydowanie nie będzie, ale czekaj, czy mogę po prostu sobie wejść tutaj do góry? Mogę, z tym, że tu są barier bloki, tak czy siak, chyba wszędzie. Chociaż czy wszędzie, czekaj, zobaczymy, czy wszędzie są te raptory? No się, jest barier bloki. Czy na każdej wysokości są trzy co najmniej? Okej, okay, niestety tak, dobra, czyli tutaj nic nie zdziałam w tym... W tym wypadku. Mogę wziąć sobie, okej, okay, siodło. Czy mam teraz... Okej, okay, chyba... Nie, nie mogę zrobić teraz tego, bo i tak człowiek to mi nic nie da. Nieważne, okej. Okay. Tutaj jest... Okej, okay, jednak mamy to. Czy ja będę musiał naprawdę teraz próbować zrobić to ze świnią? O mój Boże. To będzie upierdliwe, coś czuję. Tylko pytanie, czy ta świnia nie spadnie? Nie, no chyba nie powinna spaść, ale zaraz się przekonamy. Tylko pytanie co teraz, dobra, nie wiem, musimy znaleźć chyba stąd po prostu jakiekolwiek wyjście, tylko najgorsze jest to, że ja tego wyjścia w żaden sposób nie widzę i to jest jakby w tym momencie największy mój problem, tutaj może gdzieś, okej, okay. Dobra, udało się przejść, to jest jakby, a tu było tylko jedno wyjście, by the way, okej, okay, to też ciekawe, czym się zdejmuje ze świnki tego, siodło, dobra, nie wiem, szczerze, ono mi się do niczego nie przyda, więc jakby, sorry, ale...
Zrobimy to tak. Teraz tak, co ja mam przy sobie? Mam płotek, mam trapdora. I mam karpet, okej. Okay. Dywanik. Mamy tutaj, ile to jest? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Okej, okay, pięć bloków. Jeden mamy tutaj. Czyli potrzebujemy tylko trzech, bo z czwartego się już możemy tam wbić. Bo na to mogę wskoczyć, prawda? Okej, okay, mogę. Jak zniszczę ten dywa... Oj Boże. To sama sytuacja ze trapdorem, naprawdę. O Boże, nie. Dlaczego? Ty możesz. Aha, bro. Bro. Proszę, nie odlatuj dalej. Oh, mój Boże. Czy ty możesz? Aha, dobra, udało się. nie wnikajcie. Okej, okay, czy jestem w stanie tutaj doskoczyć na luzie? Teraz to mi się zrobi tak. Ja mogę sobie po prostu wskoczyć. Dobra. Raczej tego nie jąknę. Nie jąknę, prawda? No i wiadomo, polski Janusz trzeba próbować. A nie, to się nie uda. A, w życiu, dobra. Kij z tym. Może mi się to już nie przyda. Okej, zróbmy sobie największego możliwego fowa. I po sprawdzaniu, czy tutaj nic nie ma przy okazji w tym przejściu, może gdzieś coś w razie tego. Okej, tam nic nie było. To wygląda iść ciekawie. Nie ukrywam, że ten pokój wygląda bardzo ciekawie. Go na dół. Tu jest crafting, by the way. Dobra, sprawdzam, czy coś nie ma przy ściankach, bo to jest bardzo ważne. Albo raczej za ścianami. Czegoś nie ma. Pomyślmy, mamy to. Mamy to. O mój Boże. Cztery wysokości. Co ja mogę z tym zrobić? No jest ten crafting, gdyby nie. Ej, czekajcie, dobra, wait, mam pomysł. Ej, mam pomysł. Aha, bo to się robiło tak, dobra, nieważne, jestem głupi. Ej, czy to zadziała tak jak strzały? Szczerze nie wiem, ale mamy trzy fajerwerki i trzy te, więc to chyba, to jest chyba to, ale... Szczerze nie mam pojęcia, nie? To jest w tym miejscu, w tym bloku chyba. Ej, to tak działa! Dobra, let's go! Ty nie... nie wiedziałem nawet kompletnie, nie? Totalnie nie wiedziałem, że tak działa, serio. Fajnie, to jest... i to jest tak... to jest tak 300... IQ rozkmina z tym. Lis? O mój Boże, w końcu, to jest tak... to jest takie RNG naprawdę z tym... O mój... dobra, mamy 4 shardy. Dobra, nie, szczerze zrobię ten blok, ale... mi to dużo da. Nie za dużo, tak szczerze mówiąc, bo tu jest... potrzebuję 3 bloków, o nie, może coś za tym craftingiem będzie? Spróbujmy ty. 3 bloki potrzebuję. Dobra, jest... stone cutter. Okej, dwie i wtedy brakuje mi jednej. Jednego bloku. O mój Boże, no z tym dywanem coś trzeba zrobić. Nie, no to ci nic nie da zrobić z tym. Co ja z tym niby zrobić tutaj? Mój Boże. No i się nic nie da z tym zrobić nawet, nie? Bez sensu. O! Ha? Co tu jest? Wait, what? Dobra, jestem z powrotem, słuchajcie, już jakby sobie wszystko zresetowałem i generalnie to nie trzeba pożyć na tym, tak? Tylko, że teraz tego nie spierdzielić, proszę. To się znowu zjebało, to nie wiem, co ja mam z tym zrobić. Okej, generalnie musiałem sobie tutaj troszkę pomóc z użyciem nici z game moda, ponieważ generalnie jak próbowałem pożyć ten dywanik cały czas, coś mi tutaj po prostu psuło. Nie wiem dlaczego. Ale coś mi cały czas tutaj się psuło, więc musiałem się jakoś tutaj sprawić, żeby nie resetować tego świata co chwilę, bo już dosłownie chyba z piąty raz to resetuję. I dosłownie za piątym razem mam dokładnie to samo, więc jakby... no jest jak jest, nie? I jakby... nie chcę mi się tego znowu resetować, więc robię to w ten sposób. Normalnie jakbym to mógł położyć, to tak się jakby byłby taki sam efekt, więc jakby... uznajmy, że to się normalnie wszystko tutaj zadziałało i się nic tutaj nie zepsuło na mapie. Więc normalnie możemy teraz ten bok mi sobie... opuścić tylko teraz, żeby nic nie zepsuć. Mogę to w tym miejscu położyć. I powinienem teraz móc na spokojnie sobie wyjść. Okej. Okay. Mamy kolejne pomieszczenie. Mamy w ogóle taki sobie... parkour do zrobienia, okej. Okay. Więc mogę się tutaj w razie tego wrócić. Ale nie wiem, po co miałbym się tutaj niby wracać. To jest dobre pytanie, po co? Czy on coś ma w sobie? Okej, okay, ma morze ocean, tylko czy to mi coś daje? I tu mamy gąbkę. Możemy ją zniszczyć. Pod nią... nie ma nic, ale trzeba na pewno... tu nic nie ma, okej. Okay. To tutaj do końca nie ma, tam by trzeba było po prostu jakoś sobie przejść. Tylko w jaki sposób? Totalnie mam po prostu mógł tutaj zrobić, no. Tutaj położenie gąbki mi nic totalnie nie da. Niestety nie mam co próbować. Mamy tego niby... mamy tego osła, coś trzeba tym osłem na pewno zrobić, nie? Tylko... co mogę z nim zrobić? Nie wiem, no mogę niby... nie wiem, co mogę z nim zrobić tak naprawdę. Bo jestem ciekawy, jakbym się ustawił jakoś na przykład... w ten sposób to... okej, okay, on się respie tutaj.
Czy rozumiem, że nie jestem w stanie się jakby... Je... Dobra. Mam plan. Wiem. Już wiem. Ja wszystko wiem. Jak się odpowiednio ustawię... To chyba... Da radę. Okej. Okay. I udało się. Jeszcze jakbym sobie wziął z niego siodło. Ej, dobra. Tego się nie spodziewałem autentycznie. Nie? To jest jakby... Teraz to jestem sam w szoku. A czy tu nic nie będzie do góry przypadkiem? Tu nic nie ma. Jest tylko crafting pośród... Dobra. Wake Pro jak najbardziej. I sprawdzam sobie tradycyjnie tutaj ściany. Okej, tym razem nic nie ma tutaj przy tych ścianach, więc jakby o to możemy być spokojni. Teraz tak, mamy ten crafting. Mój żeś to konduita. No się tego nie zrobię, ale zniszczę crafting. I pod nim jest piecyk. Czy ja mam coś to prze... Okej, mogę zrobić niby... Mogę zrobić z tego niby suchą gąbkę, ale... Ja pierdzielę, ty nie wiem. Autentycznie nie wiem. Mogę jeszcze zrobić niby. Tu nic nie ma, ludzie. Ludzie, tu nic nie ma. O, wait. Oho. Wait, tam jest redstone block. Tam jest common. Okej. To jest... miejsce dokładnie? Dobra, czyli w sumie mogę zrobić tak, że... No bo wiecie co? Mam plan, ale... Chcę siekierę, muszę siekierę chyba. Dobra, spróbujmy. Muszę zrobić jeszcze tak. Dobra, wtedy będę miał wodę. Wiaderko z wodą. I zwykła gąbka, nie wiem. Totalnie mózg mi się już lansuje, nie? Ja pierdzielę, ty nie wiem. Nie mam pojęcia, co mam teraz robić. Dobra. To był gdzieś tutaj, prawda? To jest na polu. Ty, tylko że to jest na... Czy to jest na suchym polu? To jest suche pole, ale jak to jest daleko? Pytanie. Ja pierdzielę, czy to jest czy to są cztery kratki? Ej, jeśli to są cztery kratki, to ja mogę spróbować... Nie wiem, czy to się da, ale... Szczerze mówiąc, wątpię, żeby to coś dało, ale... Maybe, jak to się nawodni? Ja pierdzielę, ta mapa jest tak wymagająca, nie? Totalnie, jestem totalnie już... Nie wiem. Zaorany, nie? Zaorany, jak to pole tam. Tą pszenicą. Tak, jestem zaorany. O mój Boże. Ej, nawodniło się. Oho. Dobra. Let's go. Let's go. A pod piecykiem coś nie ma? Czekajcie. Ja muszę to sprawdzić. Ja to muszę sprawdzić, nie? Okej, nic nie ma. Dobra, szukaj do portalu. Do portalu. Dobra, let's go. Ja cię dupio. Ja cię chyco. I to się wydaje akurat banalnie proste, ale my jesteśmy... Nie, czekajcie. Bo my teraz jesteśmy w Netherze, prawda? Tak. Okej, okay, rozumiem, czyli nie możemy użyć tego. Wiaderka z wodą. Dobra, tu prawie mnie mieli, prawie mnie złapali, ale nie tym razem, już jakby mój mózg jest teraz tak wysilny. Nie, mój mózg teraz jest tak wysilony, że to jest masakra, nie? Ja się na taki coś nie dam teraz nabrać po prostu. Bo mogę nie... Ej, chwila! Ja mogę zrobić przecież... Konduj to. Dosyć... Ej... Tak! Tak, to jest chyba to, czego potrzebujemy. Czyli jak ja zrobię... Dobra, szczerze... Dobra, próbujemy, nie wiem. Please. Błagam. Jest! Dobra. O mój Boże! Czy to jest koniec? Już nie. To jest koniec? Nie, nie chcę, nie wierzę, że to koniec. Aha, to nie jest koniec. To nie jest koniec! O nie! What's the code? Jaki jest kod? Może nie ma tego w książce czy coś? No tak, tu nic nie ma. No tak. Powiem tak. Excuse me? To jak co, ale ten pokój... Prawie, że czuję się lekko zszokowany. Co mogę klikać, ale czasem coś dać? Mogę sobie na tym sprawdzić, ale... Coś gdzieś jest? Czy to jest preso for fun tak położone dla beki? Nie, tu za tym nic nie ma kompletnie. Okej, wchodzę w to.
tutaj nie ma nic, ale może być coś do góry, to jest problem. To jest duży problem, tam coś do góry może być niby. Nie wiem, poklikam to, ale... Jezu, nie wiem, to nie wiem, to jest chora mapa jakaś. To chciało mi się mapę escape, nie wiem. Co musisz z tym zrobić w ogóle? Ty. Oho. 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 Dobra, ale co mi to daje? Czekajcie, to jest tyle rzeczy. Nie, mój mózg wybucha, nie? Co ja mam z tym zrobić? No dobra, nie wiem, na razie tego nie będę brał. Tam było nic nie ma za tymi ścianami. Nie, tam nic nie ma kompletnie. Ja pierdziel. Nie wiem. Nie, to bada tak w kość, naprawdę. To... Ten ostatni poziom to jest dramat, nie? Nie wiem, dobra, sprawdźmy, bo tam do góry nie wiem, czy to się jest, czy nie jest, no. Muszę sprawdzić dokładnie. Ja sprawdzam każdy guzik, nie? Pierdzielę, to ja sprawdzę każdy pojedynczy guzik, mam to wyrąbane. No, tu nic nie będzie. Ja pierdzielę. Kompletnie nic nie ma. Oho! To było, gdzie to było? Wait, to jest pillager, okej, okay, to jest pillager, ale... Okej, okay, pillagerze, ale to mi nic nie daje. Nie wiem, absolutnie nie wiem, nie? To jest z pillagerami? Nie mam pojęcia, ty. Ty nie wiem, jestem tak zaorany totalnie, tam pewnie zaorało totalnie. No bo weźmy to wszystko, może z tego, może coś się stanie. Zmieniło chyba nic, chyba nic się nie zmieniło. Nie wiem, pillagerzy? To jest z pillagerami takiego niby. Pillagerzy. Co jest takiego z pillagerami niby? Że to? Target? Może target? Słuchajcie, rzeczy, które mogą mieć jakikolwiek związek z pillagerami, nie wiem. Target. Dzwon teoretycznie? Bo jakby w wiosce. Ej, czekajcie. Jak w wiosce jest chyba ten. Right to jest chyba nic dzwonią w dzwon, nie? W sensie wieśniacy. Więc to niby jakieś połączenie ma. Ja pierdzielę, to nie. Dobra, mamy dwie rzeczy, które mają jakikolwiek sens. Target i to, ale. Czy coś da? Nie wiem, to nie, nie mam pojęcia. Zaraz się poddam, nie autentycznie. Ja się teraz poddam, nie wiem. What's the code? Nie wiem, dobra. Dobra, jak zrobię tak. Czy to da? Oho! Wait, what? To jest... 1,4,7? Tylko, że jeden od której? Chyba od tej. Jeden. Cztery. I siedem. Nie wierzę. Ja pierdzielę. Nie. Nie chcę mi się w to wierzyć. O mój Boże, udało się, ale to jest taka męczarnia. Ja pierdzielę, ty. Ja, nie, dobra. Nie, koniec, nie, mój mózg wybuchnął, nie, to jest nie, koniec, ja już kończę mi sobie. Trzymajcie się, dzięki za odcineczek. Bajo, ale mam banie zrytą, ja pierdzielę.